Cześć, z tej strony Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na koncie Pixie. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie, w sumie kupimy sobie kolejnych 10 poziomów karnetu zadymiarskiego. Więc mam nadzieję, że wypadnie nam jakiś nowy zadymiarz, ale moi drodzy, zostawcie w tym momencie łapeczkę w górę, ponieważ co 20 tysięcy nagrywamy kolejny odcinek z konta, gdzie kupujemy stopnie karnetu zadymiarskiego i sprawdzamy, co nam ciekawego wypadnie, jaki jest profit golda i gemów. Generalnie, moi drodzy, do odblokowania mamy jeszcze 20 poziomów, więc będą na pewno dwa odcineczki, a do końca sezonu zostało nam 7 dni, więc musimy się wyrobić, więc łapka do góry. A teraz, moi drodzy, poleci szybki filmik od Nexi, który zrobił zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ja tobie oczywiście, Nexi, bardzo serdecznie dziękuję. Link do kanału Nexi znajdziecie w opisie, a jeżeli ty też chciałbyś wystąpić na odcinku, to jeżeli robisz zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, po prostu to nagraj, wyślij do mnie na maila. Mail masz w opisie. A ja teraz, moi drodzy, już nie przedłużam, przejdźmy do openingu. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na koncie Pixie. Sprawdźmy sobie, jakich mamy odblokowanych już tutaj zadymiarze. Jest Gale, jest Kruk, czyli pierwsza legenda. Jest Pam jako pierwszy mityk. Ona już jest remodelowana, tak, przekozacko wygląda. Ale, moi drodzy, nieważne, nieważne. Celujemy w legendy, w mityki i w epiki. Sorry, powiedziałem Pam, że jest mityczna, ona jest epicka. Mamy do otwarcia dwie darmowe skrzyneczki, więc sobie je otwórzmy. No, niestety nic ciekawego nie wypadło, punkty mocy. Tutaj punkty mocy do El Primo. Nowa odznaka. Ja już się generalnie nie mogę doczekać, aż będzie nowy sezon i będziemy mogli po prostu testować odznaki podczas gierki. To będzie mega fajne. Mamy 100 punktów i te 100 punktów postanowiłem, że damy do Rose, bo Rose ma najbliżej do poziomu 9. Ale teraz się zastanawiam, czy przypadkiem nie pójdziemy i nie władujemy je w Kruka. Wiecie? Chyba władujemy je w Kruka. Okej. Okay. Mam pierwszą legendę, no aż głupio by było do Kruka tych punktów nie dodać. Okej. Okay. Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom. Dobra, kupimy sobie na razie trzy poziomy. Okej, okay, odznaka do Gale'a, duża skrzynka. Otwieramy trzy przedmioty, moi drodzy państwo. I niestety nic, tylko punkty mocy. Kolejna skrzyneczka, mała, darmowa, nic. Odznaka do Gale'a, Gale smutny, czy Gale, nie wiem jaki on jest. Z łezką przy głowie, okej, okay. Spocony, spocony Gale i Megabox. No dawaj, pięć przedmiotów. Cztery, trzy, dwa, jeden, no i niestety nic, tylko punkty mocy do Pam, do Colta, Daryla, Rico oraz El Primo. Dobra, moi drodzy, otworzymy sobie skrzynki dzisiaj aż do poziomu 50, a na następnym odcinku otworzymy sobie kolejne 10 skrzynek. Ale zanim sobie otworzymy tą skrzyneczkę, ulepszmy sobie naszego kruczka. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Tak jest. Odpalamy kruka. I moi drodzy, zagrajmy sobie solo. Pierwszy mecz Krukiem. No zobaczymy, czy Farelowi się uda, czy też nie. Czy przegram, czy nie przegram. No mam nadzieję, że nie. Lecimy. Okej, okay, jest i kruczek. Po 1104 bije z trzech naboi na samym początku. No to nie jest zły damage. To jest spoko. Tutaj mogę zaskoczyć co nie jednego. Fajnie, że ten kruk zostanie niedługo remodelowany. Już nie będzie tak wyglądał. Więc cieszcie się, cieszcie, bo będzie o wiele, wiele lepszy. Będzie taki bardziej tajemniczy, taki bardziej ninja, cichy zabójca, wiecie o co chodzi? Ja jeszcze nie mogę doczekać aktualizacji, a aktualizacja, bo z pewnością niektórzy nie oglądali odcinka, w którym zapowiadam aktualizację. Co ja zrobiłem? Nie w tą stronę poleciałem. Aktualizacja, moi drodzy, będzie 6 lipca. 6 lipca, więc zostawcie suba, jeżeli jeszcze nie zostawiliście, bo będzie sporo, sporo nowości. Będą nowe tryby, będą nowe skiny, nowe postacie. No, będzie generalnie kozacko. El Primo mnie goni. O nie, nie, nie. Będzie skakał? Nie, nie skacze. Dobra, raz. Dwa. Trzy. Uciekam. Raz. Dwa. Trzy. Wyczułem go. Wyczułem. Ale ten El Primo w sumie nie był taki głupiutki. Dosyć, dosyć był nawet. Dobra, dobra. Rose'a. Uciekam! Do widzenia. Ale tu jest Rose! I w dodatku w krzakach stoją. Kampią na szóstym Rose'a. Wiem, że ona się leczy, ale ja potrzebuję ulta. Więc ja ją obijam cały czas. Ta Rose'a nie wie, że... O, kurde, 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 jeszcze raz ją zarażę, jeszcze raz. Dobra, odcinam jej drogę. Ciach! Porobiona! Rose'a na szóstym. 8 power cubesów na koncie Farela i teraz się boję, że... Dobra, ona jest na S. Do łyknięcia jest na S, dobra. Pomęczmy ją troszeczkę. Chodź, 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 chodź tu, Sira. Raz, dwa, trzy, cztery. Jednym rządem tylko. I bum. Nie zdążyłem nawet ulta nabić, ale dobra, pierwszy meczyk Krukiem.
Numer 1 plus 10 puszek. Sztos. Lecimy otwierać kolejne skrzynki. Let's go. Patrzcie, ile mam zadań, żeby je wykonać pod kruka. O matko, 6 aż zadań. Wow. Z tego co widzę, u góry mam jeszcze do odblokowania punkty mocy, więc sobie je odblokujmy. Do kruka ładujemy oczywiście. I moi drodzy, odpalamy kolejnych. Raz, dwa, trzy. Odpalmy sobie na razie trzy poziomy karnetu. Duża skrzynka. No i ze skrzynki niestety nic. Ale mamy 300 punktów, które pakujemy do kruka. 300 punktów, wow. Nie wiem już, który to będzie poziom, ale będzie wysoki. Dobra, mamy nową emotkę do Gale'a. Czerwoną, taka chyba taka unikalna. Dobra, gold, gold. Dużo tego golda, 500 i 700. To naprawdę sporo, więc przyda się do ulepszania naszej postaci. Do upgrade'u chciałem powiedzieć. Dobra, wchodzimy w kruka, ulepszamy wariata. Poziom wyżej, poziom wyżej. Mamy już go na poziomie momentu szóstym, tak, szóstym. I brakuje nam, no troszeczkę, troszeczkę jeszcze punktów mocy. Ale mamy do otwarcia, moi drodzy, jeszcze dwie skrzyneczki. Ale zanim otworzymy te dwie skrzyneczki, oczywiście zagrajmy sobie meczyk crowem, żeby nie było za nudno. Wiem, że wy lubicie openingi, ale gierki też są ciekawe. Gierki też są ciekawe. Dobra, i let's go. Mamy pana P. Zachmę i Maja? Jak on się nazywa? Co? Dobra, nieważne, nieważne. Mamy Barleya. Tego Barleya można porobić na blisko. Ojejujeju. Tu troszeczkę... Nie, napadnę. Nie, Colt, giniesz. Nite, 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 nite. Dobra, dobra, udało się. Porobiona nita, wow. Wow, pięknie, pięknie, gościu, pięknie, pięknie. Tu chyba chłop też nie jest takim, o kurde, bambikiem. Ma chyba jakieś drugie konto, bo gościu dosyć, dosyć ogarnia nawet. A w sumie on odblokował pana P, więc no na pewno ma więcej pucharków niż ja. Ja tu mam ile? 400 niecałe. Dobrze, idziemy ostro. Gościu, czyścimy ładnie tutaj giereczkę. Szukamy kolejnych oponentów. Jest, nitka, kitka, sasa. Elo, sasa, nie masz cuba żadnego, sasa, dlaczego? Odpalasz ulta czy nie odpalasz? Pada. No niestety padasz, rybko. Dobra, ja sobie tutaj na kulturce jeszcze cuba przejmę. Nie gadaj, że ten bot pana P porobi niedźwiedzia. No pięknie, sasa, ale żeś się popisała tym niedźwiedziem strasznie. Rosa na czwartym. Ja mam kruka na dziewiątym i ona nic raczej mi nie zrobi. Nie ma szans. A to sasa i Rosa. Dobra, pobijajmy ich. Dobra, wjeżdżam w nich na miękko. Bomba. Ciach, ciach. I porobieni. Nice. Już ten bocik pana P mnie asekurował. Generalnie spoko. Zachem, men i mia. Dzięki za gierkę, spoko meczyk. A my robimy, moi drodzy, opening dalej. Let's go. I wchodzimy w karnet zadymiarski, przyjaciele. I mamy do kupienia kolejne dwa poziomy. Jeden i drugi. No i moi drodzy, teraz uwaga. Czy to się nam opłaci? Mam nadzieję, że tak. Odpalamy pierw odznakę. I teraz możemy otworzyć dużą skrzynkę, więc... Raczej dużą i dwa megaboksy. Sorki, sorki, pomyliło mi się. Tutaj z dużej skrzynki no niestety nic, same punkty mocy i też do postaci, których w ogóle nie maksuje, bo mi na nie szkoda golda. Odpalamy megaboksa dolnego i uwaga, drodzy państwo, 5 przedmiotów tylko, 4, 3, 2, 1, Rico i niestety nie ma punktów mocy do kruka. Ostatni megaboks, BUM! 5 przedmiotów, kurczę, dawaj, dajcie punkty mocy chociaż do kruka, no dacie czy nie dacie? 1, no i niestety. Niestety, ale moi drodzy państwo, nie wypadło nic ciekawego. Dobrze, zostało nam do otwarcia 10 skrzynek. 10 skrzynek otworzymy sobie w następnym odcinku. Będziemy mieli 500 żetonów. 500 żetonów będziemy mieli do włożenia w jakiegoś zadymiarza. Ale teraz sobie zagrajmy jeszcze raz giereczkę solo. Giereczkę solo sobie pyknijmy. 4 skrzynki na środku. No dobra, ale chyba nie zdążę tam dobiec. Ale zobaczymy. Powiem wam, że taki kruczek, jak się ma taką legendę na początku, no to jest się kozakiem. No nie oszukujmy się, tak? Kruk jest, powiem wam, że chyba na chwilę obecną najlepszą legendą. Taka jest prawda. Jeszcze jak ma już teraz tą tarczę, no to totalnie, totalnie wymiata. Patrz, nikogo nie ma. 8 zadymiarzy dalej w grze. No to pięknie. Tu jest jakaś zadyma. Nita mi chce podjechać, tak. Da niedźwiedzia, czy nie da? Dobra, Rose zarażę. Nie, 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 co jest, popsułem se. Jezu, palec mi spadł z leczenia, a czy z chodzenia. Jeju, i nie mogłem się uleczyć, dobra, jest git. Raz, dwa, chodź tu, dobra, mam.
El Primo dostał bombeczkę. Poco, 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 uciekaj mi stąd, poco. Poco twardy. Nie marnuje ulta. Chciałem go podjeżdżać już ulcikiem, ale miał grzybki i ulcika, więc bez sensu go podjeżdżać. I tak bym sobie nie dał rady z nim. Ten Barley jest do zrobienia na S, wiecie? Dobra. Mówiłem, że S. Totalny S. Raz, dwa, trzy. Cztery. Dostał, dostał. On się nie może leczyć teraz. Pięć. Ma jeszcze ulta jak coś. Musi tego ulta zaraz wykorzystać, ziomek. No, odpalaj ulta. Tak, jest, gościu. Raz. Dwa. I skok wiary. Woo! Bomba. Zatrzymałem się w powietrzu. Nice. Pięknie, pięknie. Łatwe te mecze, wiadomo, początki są zawsze proste. Także, moi drodzy zadymiarze, to by było na tyle z tego odcinka. No niestety nie udało się. No nie udało się nic wydropić ze skrzynek. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku wydropimy jeszcze jakiegoś zadymiarza i że naprawdę będzie fajny wynik, kiedy sobie wszystko ładnie podliczymy. Ja już się z wami żegnam, tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę. Trzymajcie się. Cześć!